Niedzielna Loża w Radiu Opole. Kłaniamy się Państwu, Ireneusz Prochera wraz z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski. Dzień dobry Państwu. Marcin Oszańca, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam Państwa. Robert Tistek, Kukiz 15. Dzień dobry. Szymon Godyla, Nowoczesna. Dzień dobry. Senator Danuta Jazłowiecka, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. I Przemysław Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Wojciech Komarzyński, no, przepraszam, witam Wojciech, serdecznie. Przepraszam, oczywiście. Pana redaktora, szanowni radiosłuchacze. Proszę Państwa, no, jesteśmy znowu w ogniu czegoś, co jedni nazywają aferą, drudzy mówią tutaj o operacji medialnej dyskredytowania obozu rządzącego. Generalnie chodzi jednak, myślę, o znacznie szerszy temat niż tylko kwestia rozstrzygnięcia jednego konkursu dotyczącego tego, kogo instytucje rządowe, publiczne powinny wspierać, jeżeli chodzi o ten sektor pozarządowy. Mowa tutaj oczywiście o rozstrzygnięciu konkursu na 40 milionów złotych, 46 organizacji dostało wsparcie, duże wsparcie finansowe na zakup nieruchomości, tak, które mają być bazą ich działalności w kolejnych latach. No i oczywiście rozpętała się burza, potężna medialna burza dotycząca generalnie pytania, czy dostali ci, którzy powinni byli dostać. No bo z jednej strony słyszymy, że preferowano organizacje o określonym profilu ideologicznym i powiązane z rządem. Z drugiej strony słyszymy, że to jest przywracanie pewnej równowagi, bo w poprzednich latach, no, wszystko odbywało się arebur, czyli w zupełnie drugą stronę. Jakie jest Państwa zdanie na temat tego? Czy rzeczywiście to jest, czy rząd powinien wspierać organizacje pozarządowe, biorąc pod uwagę profil ich działalności? Panie Wojewodo. Ja bym to nazwał jeszcze inaczej, burzą w szklance wody, nie zasługującą w ogóle na jakiekolwiek zainteresowanie opinii publicznej, sprawa wzniecona przez media prywatne, które no, naprawdę poświęcały tej sprawie przez chyba cały okrągły tydzień tyle uwagi, żeby tylko szukać i gdzieś tam jakoś uderzyć. Nawet powiem Państwu, że temat jest na tyle niewarty zainteresowania, ponieważ pan minister Przemysław Czarnek w ubiegłym roku wystąpił o tarczę do CBA celem obrony czy roztoczenia nadzoru nad tym konkursem, jeżeli chodzi o przyznanie tych środków na działania inwestycyjne organizacji pozarządowych. W związku z tym wszystko odbywało się według procedur nadzorowanych przez CBA, zgodnie z odpowiednim regulaminem. W tej sprawie operowali głównie fachowcy z tego zespołu oceniającego te projekty. Ocenili, przedstawili do rekomendacje panu ministrowi. No i to, no bo tutaj jest znowu pewien zarzut, że minister postąpił w kilku przypadkach nie tak, jak wskazywała rekomendacja komisji. No, szanowni Państwo, no, komisja, jak sama nazwa wskazuje, jest komisją rekomendującą, a nie decydującą. Decyzję podejmuje w tej sprawie za każdym razem. Ktokolwiek, kto miał jakąś styczność tego typu konkursami, wie o tym, że decyzję ostateczną podejmuje osoba, na której ten obowiązek spoczywa, w tym przypadku minister edukacji. Akurat nie zgodził się z pewnymi rekomendacjami i miał do tego pełne prawo i zarekomendował inne organizacje. Kolejny zarzut, jaki słyszę w przestrzeni medialnej, to jest zarzut polegający na tym, że to są organizacje wcześniej nieznane. No, są wcześniej nieznane, bo środowiska polityczne, które są wrogie PiS-owi i były zawsze wrogie PiS-owi do 2015 roku, nie dopuszczały możliwości nawet jakiejkolwiek myśli o tym, ażeby przyznać cokolwiek jakiemuś tam stowarzyszeniu czy NGO-sowi związanemu z frakcją konserwatywną czy z Prawem i Sprawiedliwością. W związku z tym to jest tak jakby dowód potwierdzający tą tezę, że takie organizacje i takie NGO-sy nie powstawały, bo wiedziały, czego się spodziewać. Wiedziały, że nie mogą się spodziewać tych środków finansowych i dlatego nie były tworzone. Teraz, kiedy jest taka możliwość, kiedy widać, że mają szansę uzyskania jakichś środków w rzetelnym, transparentnym postępowaniu konkursowym, startują i wygrywają. Polska Wielki Projekt, to jest kolejny zarzut, pan profesor Krasnodębski, Legutko i wiele innych bardzo, bardzo znanych postaci ze środowiska konserwatywnego. Promocja Trójmorza, udział w konferencji Forum Biznesu w Karpaczu,
promowanie tej myśli ekonomicznej i siły polskiej. Ja po prostu nie rozumiem tego jazgotu, dlaczego ta fundacja miałaby tych środków finansowych na zakup siedziby. No proszę Państwa, przykre jest to, że ktoś, kto prezentuje naprawdę bardzo, bardzo wybitny program w Karpaczu i promuje ideę Trójmorza, nie ma siedziby tego typu organizacji. No, wszystkie tłuste koty, które były doceniane w latach do 2015 roku ze wszystkich środowisk politycznych, mają takie siedziby, mają takie możliwości techniczne. No przyszedł czas, w którym pan minister Czarnek nie kryje. No proszę państwa, to też odpowiedź na pewno. A pan wojewoda poda jakiś przykład. Ale proszę nie przerywać. Ale przykład tych tłustych kotów. Otóż powiem państwu, że pan minister nie kryje swoich przywiązań politycznych i preferencji politycznych do wartości konserwatywnych, sprzeciwiających się LGBT i tego typu uprawianiu polityki na terenie szkół. W związku z tym postępuje zgodnie ze swoim sumieniem. No i koniec, kropka. Dziękuję. Minister mówi tak, nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z konstytucją. Marcin Oszęca. Szanowni Państwo, to co pan wojewoda Sławomir Kłosowski przedstawił, czy stanowisko ministra Czarnka, rządu i tego pisancjum ogólnie rzecz pojętego, to jest skandal. Jeżeli w Urzędzie Marszałkowskim byłyby ogłoszone konkursy i komisja konkursowa zarekomendowałaby po ocenie listę rankingową, a ja bym jej nie zatwierdził, zarząd by nie podjął uchwały zgodnej z tym, co ustaliła komisja konkursowa, to byłby skandal, który posłowie, działacze Prawa i Sprawiedliwości, na całe województwo rozgorzałaby burza. Szanowni Państwo, co wy powiecie młodym małżeństwom? Osobom, które wzięły kredyty, płacą horrendalne raty w momencie, gdy rozdajecie miliony swoim działaczom. Po 7 latach te nieruchomości przychodzą na ich własność, mogą zrobić z nimi co chcą, zamieszkać, sprzedać, wynająć, prowadzić działalność gospodarczą. A wczorajszy przykład mojego wpisu odnośnie na przykład Aleksandrówki. Od kilku lat pani poseł Czochara mówi, że za 2 lata już będzie działać. Cały czas się rozbija o problem finansowania. Może pan, panie wojewodo, jako jeden z działaczy tutaj regionalnych Prawa i Sprawiedliwości, jako jeden z liderów okręgu, macie przecież kuratora w postaci ministra Czarnka, jak przyjedzie do Opola następnym razem, może zaapeluje pan do niego, że w kolejnym konkursie nietransparentnym, z góry założonej, że on jest nie będzie transparentny, przekona pana ministra, że może jednak na tą Aleksandrówkę dla chorych dzieci troszeczkę pieniążków skapnie. Może przymkniemy na to oko tutaj, jak wszyscy siedzimy w opozycji, bo i tak rozdajecie kasę głównie dla swoich, więc jak troszeczkę tych pieniędzy przyjdzie na Opolszczyznę, to się nikt może nie pogniewa. To jest kuriozalne, co państwo tutaj głosicie. Nie jesteście uczciwi. To są pieniądze wydawane dla właśnie tłustych, pisowskich kotów. Ale zgodnie z prawem. Nie zgodnie z prawdem. To jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która głosi, że w celu realizacji polityki oświatowej państwa minister może ustanowić programy inwestycyjne. Prawo tworzy pisowska większość, więc stworzyli prawo pod siebie, pod swoje tłuste koty. Pan wojewoda, ale jak zdobędziecie władzę, to je zmienicie. Ale pan, tak? Oczywiście. Musi być transparentny sposób rozdysponowania środków publicznych. Współpracuję z organizacjami, z NGO-sami. To są granty w wysokości 5, 6, 7 tysięcy. Oni bardzo dużo swojego czasu, bardzo dużo własnych środków przeznaczają na robienie naprawdę świetnych inicjatyw na terenie województwa opolskiego. Wielki szacunek za to. I starają się pozyskiwać pieniądze, drobne granty. I jak ja im mam dzisiaj powiedzieć, to gdy przyjdą na spotkanie, proszę państwa, no możemy dać, nie możemy dać, dajemy tyle pieniędzy, bo ta komisja konkursowa. Pan apelował, żeby pan, że nie przeszkadzać. To o czym pan w ogóle mówi, no te organizacje jakby ja mówię oczywiście, tak, ale a co w przypadku, gdy są lewackimi organizacjami? To nie zostaną, tak? No mamy konstytucję i każdy jest równy wobec prawa, pan minister wychodzi i mówi, dla lewackiej organizacji pieniędzy nie ma. No to jest pogwałcenie konstytucji, ale panie. Ale w konstytucji mamy zakaz propagowania komunizmu. Ale lewacki nie znaczy komunistyczny. Ja rozumiem, że tu chodzi też o lewicowe organizacje. Nie, taki które był to... które nie są zgodne z linią obozu rządzącego. Tego pisancjum, które panuje w Polsce. Robert Tistek.
O tym słowotoku trudno cokolwiek powiedzieć. Znaczy to już nie tak, bo tak, jeżeli bierzemy pod uwagę, że nie dajemy komunistycznym organizacjom, to żadna organizacja w Polsce, no bądźmy, większość organizacji w Polsce, czyli wszystkie organizacje, które współpracują z PiS-em, Koalicją Obywatelską, Lewicą, PSL-em i wszystkimi innymi w chwili obecnej ugrupowaniami, które współpracują z Unią Europejską, nie powinny dostać pieniędzy. A dlaczego? No bo dla mnie, według mojej oceny, Unia Europejska jest tworem komunistycznym na dzień dzisiejszy. Co jest jasno powiedziane w manifestie z Ventotene, który, czyli w Białej Księdze Unii Europejskiej, kierunkach rozwoju do roku 2025, wystarczy przeczytać. Więc jeżeli Unia Europejska jest tworem komunistycznym, no to wszystkie organizacje, które z tą Unią współpracują, nie powinny dostawać w żaden sposób pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tutaj zastanawiamy się nad, że tak powiem, paroma złotami, które gdzieś tam zostały wydane. 40 milionów to nie takie parę złotych. No tak, tylko że w międzyczasie zapomnieliśmy o tym, że Polski Ład spowodował to, że większość organizacji nie dostanie 1%, nie? Ale dostanie 1,5. No, dostanie 1,5, ale z czego? Jeżeli większość, no powiedzmy, większa część społeczeństwa będzie zwolniona z podatku, z czego zapłacą te 1,5? W związku z tym bardzo duża część organizacji, która z tego 1% w jakiś sposób funkcjonowała, żyła, na dzień dzisiejszy tych pieniędzy w ogóle nie dostanie. Więc to mówimy o jakiejś tam części, nie wiem ile tych organizacji dostało, ten 40? 46. 46 dostało, a duża część NGO-sów funkcjonujących, organizacji pożytku publicznego funkcjonujących w ramach o 1% w tym roku po prostu tego 1% nie dostanie. Ale mają inne źródła finansowania. Będą musiały mieć inne źródła finansowania, ale nie będą, ale z tego, gdzie większa część organizacji, dla części organizacji, powiem przykład prosty, LZS-y niektóre, na przykład w niektórych wsiach to było główne źródło utrzymania, to był 1%. Tych pieniędzy teraz nie dostaną. Na przykład, no to jest jeden z przykładów. Dotacje gminne też stanowiły. No dobrze, ale dotacje gminne są dotacjami gminnymi. To jest jedna rzecz, ale duża część budżetów to był 1%. Nie, więc dotacje były częścią dochodów tychże właśnie LZS-ów. No dobrze, ale to zasila, prawda? No dobrze, budżet ale 1% był, bo ludzie z danej miejscowości, mieszkający na danej miejscowości, płacili ten 1% dla LZS-u. No to teraz będą płacić 1,5%. Nie będą płacić, bo oni mają podatku do zapłacenia. Bo wzrosła kwota wolna od podatku. Źle, że zwiększyliśmy kwotę wolną od podatku. Nie, bardzo dobrze. Tylko, o co panu chodzi? Nie, trzeba było inne rozwiązania przy tym 1% zrobić. Ale jakie to jest inna... konkretnie? Wiem co? Nie wiem. Nie, że nie wiem. Ja bym spokojnie na ten temat porozmawiał. Podnieść kwotę wolną od podatku źle. Wprowadzić 1,5% źle. Dawać dotacje LZS-om źle. Ale wróćmy, bo ja do tego inaczej podchodzę. Ja musiałbym zacząć od tego, że przede wszystkim trzeba byłoby znieść wszelkiego rodzaju finansowania z budżetu państwa. Jeżeli organizacja typu partia polityczna, typu organizacja społeczna, typu jakakolwiek inna organizacja, która chce w przestrzeni publicznej działać, powinna dostawać pieniądze od sponsorów i od swoich członków. No, czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych na przykład. I powinno być to jasne, klarowne i w ogóle nie budżet państwa, bo wtedy tu... wiadomo, która organizacja jest skuteczna, okay, która działa, która funkcjonuje. Z tego, że ze 100 tysięcy fundacji i stowarzyszeń zostałoby na gruncie polskim, nie wiem, czy jeżeli by było kilkadziesiąt, to chyba było zbyt dużo, zbyt śmiałe. Ale byłyby te, które faktycznie funkcjonują i faktycznie coś robią. Wszystkie funkcjonują, dzięki tym środkom. Pan dotacji, Szymon Godyla. Funkcjonują. Panie Robercie, to co państwo robią w koalicji z PiS-em, jak pan takie rzeczy tutaj mówi? Przepraszam, nigdy nie byliśmy w koalicji z PiS-em, a w umowie programowej. Z wami też byliśmy w umowie programowej, ale jakżeście nas załatwili. A ja bym chciał wrócić do tematu, ponieważ to, co przez lata Wolnej Polski było tworzone, to było
prawo tak tworzone, żeby one było przejrzyste, zrozumiałe dla obywateli, żeby organizacje, które ubiegają się o publiczne pieniądze, z góry wiedziały, na jakiej podstawie, jak będą oceniane, żeby nie było sytuacji takiej, że komisja może ocenić sobie, a następnie sympatia ministra finalnie zadecyduje o tym, czy dane organizacja dostanie, czy nie dostanie. Jeżeli mówimy chociażby o Fundacji Jerzego Popiełuszki, która powstała 3 dni przed końcem składania wniosków do tego programu, która z góry napisała w swoim wniosku, że po prostu chcą docieplić mury bodaj kościoła, i ta Fundacja Jerzego Popiełuszki dostaje negatywną opinię w ministerstwie, a następnie mimo tego i tak dostaje pieniądze od ministra Czarnka. To jest bardzo bulwersujące, ponieważ należy pamiętać, że ten program już miał bardzo skrócone ramy czasowe, ponieważ tam był tylko miesiąc czasu od ogłoszenia do składania wniosków i w tym czasie tak naprawdę organizacje już powinny mieć jakąś umowę przedwstępną budynku, który chcieliby kupić za te pieniądze. Kolejne, to co mi przychodzi na myśl, oglądając całą tą aferę, to pewnie pan wojewoda o tym dobrze pamięta, to są czasy Porozumienia Centrum. Co zrobiło Porozumienie Centrum, do którego pan wojewoda jest zaliczany i w kuluarach mówiono, że to jest zakon starego PC. Porozumienie Centrum, a dalej Prawo i Sprawiedliwość, w trudnych czasach, kiedy nie było u władzy, potrafiło sobie poradzić właśnie dzięki takim spółkom jak Srebrna, które to kumulowały kapitał, i w tych czasach, kiedy nie byliście u władzy, pozwalały zatrudniać ludzi, którzy następnie tworzyli dla was struktury, którzy nie musieli chodzić do normalnej pracy, tylko po prostu z tego, że mieliście nieruchomości, potrafiliście wykarmić swoje doły partyjne. To, co teraz jest robione, to wydaje mi się, że PiS do PiSu... Ale proszę nie sądzić innych po sobie. Proszę pana, dociera do PiSu, to widmo przyszłej porażki. To, co teraz Prawo i Sprawiedliwość robi, to po prostu szykuje sobie ciepłe posady dla swoich ludzi, którzy za chwilę stracą pracę w spółkach Skarbu Państwa, ponieważ są do tego niekompetentni. Wszystkie wasze gabinety polityczne stracą pracę po następnych wyborach i będą musiały gdzieś, znaleźć pracę. I według mnie właśnie po to teraz rozdajecie tym fundacjom te pieniądze na nieruchomości, gdzie trwałość projektu to jest tylko 5 lat, czyli po 5 latach tym budynkiem dowolnie będzie mogła sobie gospodarować, chociażby ta Fundacja Jerzego Popiełuszki powstała 3 dni przed końcem naboru, właśnie po to, żebyście mieli gdzie skumulować swoich ludzi przez ciężkie czasy, kiedy nie będziecie u władzy i kiedy nie będziecie mieli dojścia do tych wszystkich synekur tutaj, które płyną ze sprawowania władzy w państwie. Adwocem można? To proszę. Bardzo proszę, bo krótko. Chciałbym od razu złapać na gorącym uczynku, bo to tak najlepiej. Jeżeli no, ale ktoś ja, mówi nieprawdę... ja słucham pana, w którym miejscu przekłamałem. Czy spółka Srebrna nie funkcjonuje? Chcę panu to wytłumaczyć. Nie wracam do wątku Srebrnej, bo nie ma pan o tym zielonego pojęcia. Używa pan schematów Na pewno pana większe pojęcie, bo pan tam był. No, powiem tak, używa pan schematów narzuconych przez służby komunistyczne PRL-u. Gratuluję. Natomiast jeżeli chodzi o Fundację księdza Jerzego Popiełuszki z siedzibą w Rzeszowie, odpowiadam panu expressis verbis. Proszę sobie to zapamiętać, zanim pan będzie kolejny raz powtarzał te banialuki, o których pan mówi. To jest fundacja, która realizuje swoje działanie w salce należącej do parafii, będącej częścią zabudowań kościoła. To jest salka katechetyczna, dlatego ta salka katechetyczna wymagała po prostu ocieplenia, żeby mieć ludzkie warunki i wiadomo w tej chwili... Skończę tłumaczenie. Otóż jeżeli chodzi o salkę katechetyczną, to powstała w 76 roku, była zbudowana. Mówimy o stowarzyszeniu, które dostało pieniądze. No ale niech pan się uspokoi. No, proponuję szklankę wody. Stowarzyszenie powstało zdecydowanie wcześniej, natomiast wystąpiło z wnioskiem, ponieważ pan minister ogłosił taką możliwość i wystąpiło. Gdyby pan miał wcześniej funkcjonujące stowarzyszenie nie promujące LGBT i wystąpił na 3 dni wcześniej w tym konkursie, pewno by też pan dostał. Po co pan kłamie, no? Ale po co pan teraz tutaj dzieli Polaków na LGBT, ja nie LGBT? Teraz znowu dzielę Polaków. No panie, no to tak, złapałem pana na przekłamaniu. Nie. Proszę przeprosić słuchaczy, powiedzieć dziękuję i tyle. Na no. czym? Na tym, że... Że pan zarzuca nieprawdę ministerstwu, konkursowi. 3 dni przed skończeniem zostało stowarzyszenie, które dostało negatywną opinię, a dostało pieniądze. Dobrze. Ja pan na pana nie zakrzyczy, miejscu bym po prostu przeprosił i tyle. To teraz ja pani senator. Na miejscu bym tutaj się bardziej zagłębił w tą tematykę. Pani senator, prosimy. Od ponad 20 lat budujemy społeczeństwo obywatelskie i rzeczywiście od ponad 20 lat powstają różnego rodzaju organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe, które w przaśnych warunkach zaczynały swoją działalność, bo dostawały pieniądze tylko i wyłącznie na swoją działalność statutową.
I tak powinno być nadal. Ja teraz rozumiem, dlaczego PiS-owi tak uwiera Unia Europejska. Bo Unia Europejska domaga się transparentności i domaga się tego, że jeżeli minister edukacji jest odpowiedzialny za naukę i oświatę i ogłasza konkursy, to te konkursy powinny być dozdawane tym, którzy faktycznie prowadzą taką działalność, którzy faktycznie te środki na taką działalność będą wykorzystywały. Pan wojewoda powiedział, temat nie jest wart zainteresowania obywatelskiego. Panie wojewodo, to są nasze podatki, to są nasze pieniądze wypracowane bardzo ciężko przez wszystkich obywateli. My właśnie powinniśmy rozliczać z każdej złotówki rząd i z publicznych środków, żebyśmy mogli wiedzieć, na co wydawane są nasze, czy są rzetelnie wydawane. My mamy ostatnich 7 lat marnotrawienia pieniędzy w sposób naprawdę skandaliczny. Powiedział pan, że za PO i PSL-u nie powstawały przez 7 lat organizacje, które dzisiaj powstają w ciągu 5 dni i w ciągu 5 dni dostają milionowe dotacje. Ale jednocześnie w drugim zdaniu powiedział pan, że do roku 2015 wszystkie organizacje wszystkich partii otrzymywały dofinansowanie i w związku z tym dzisiaj już mają siedziby. To nie bardzo rozumiem. Albo mogły powstawać w 2015 roku, skoro wszystkie organizacje dostawały pieniądze i mogły budować sobie siedziby, albo teraz nie mogły tych pieniędzy dostawać i dlatego teraz w tej chwili tworzą te siedziby. Powiedział pan, że specjalnie objęto ochroną ten konkurs i powstała komisja, tarczą ochronną, tak, powstała komisja, powstały kryteria. Ja się pytam, po co zapłaciliśmy tej komisji, po co pracowaliśmy nad kryteriami, skoro one i tak nie, się kompletnie nie liczą. Budujemy od 25 lat standardy europejskie dotyczące transparentności, dotyczące tego, że jak wydajemy pieniądze publiczne, to one muszą być rzetelnie wydawane, właśnie zgodnie z kryteriami. Po co te pozory? Te pozory też to są dodatkowe koszty, bo to są dodatkowe koszty dla tych ekspertów, którzy te projekty oceniali. Powiedział pan, że pan minister tylko kilka wniosków zakwestionował rekomendacje komisji, która przygotowała. Dlaczego akurat nie tych wniosków, na które wydaliśmy pieniądze na budowę willi, czy na remonty willi? Dlaczego akurat nie takich wniosków? Dlaczego na przykład nie zakwestionował, nie zgodził się z rekomendacją wniosku, który być może był słabiej przygotowany przez jakąś organizację, która opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi, ale popełnił jakiś malusieńki błąd, albo nawet też była dobrze oceniona? Dlaczego dziesiątki organizacji, które właśnie zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, nie dostały tych pieniędzy, mimo że prosiły o kilkadziesiąt, kilkanaście, czasami nawet tysięcy, po to, żeby usprawnić swoją działalność. Działalność! A więc jeżeli nawet jakieś elementy materialne chcieli kupować, to chcieli kupować sprzęt, który na przykład zwiększyłby ilość osób, dzieci, które są pod opieką tych organizacji. Dlaczego czegoś takiego nie sfinansowano? Tym bardziej, że polityka wobec właśnie rodzin z osobami z niepełnosprawnościami PiS-u jest skandaliczna. My musimy przygotowywać ustawę obywatelską, żeby poprawić warunki tych rodzin, bo PiS odrzuca wszystkie ustawy przygotowane przez opozycję demokratyczną. Do pana prezentujący Pawła Kukiza, grupowanie Pawła Kukiza, chciałabym powiedzieć, bo pan powiedział, że wszystkie organizacje, które współpracują z Unią Europejską, nie powinny dostawać pieniędzy. Rozumiem. Wszystkie, łącznie ze wszystkimi organizacjami związanymi w Polsce, czyli tak, PiS, już pan, już, KO, tak, wszystko, już dobrze, już pan nie musi tego powtarzać. Rozumiem, ważne, że Polska też nie powinna dostać żadnych pieniędzy, bo współpracuje z Unią Europejską, a więc nie powinniśmy dostać pieniędzy na KPO. Dziękuję. Jeżeli można. Jeszcze pan tak, pan wojewoda chciał się odnieść. Ja rozumiem, pani senator, jako doświadczony polityk używa słów kluczy, skandal i tak dalej, tego typu sformułowania. Pani senator, pani jest bardzo doświadczoną osobą i wie pani o tym, że jeżeli chodzi o organizacje funkcjonujące do 2015 roku, to ja nie użyłem sformułowania przy partiach politycznych, to pani powiedziała. Wszystkich środowisk politycznych. Ja sobie zapisałam dokładnie pana nie partii politycznych, a pani powiedziała przy partiach politycznych. Ja tego nie powiedziałem, chyba że Platforma tworzyła przy partiach politycznych. No to tak, by była ciekawa rzecz. Rację. Tu ma pan rację. Rzeczywiście, jeżeli się wypowiedziałam, powinnam powiedzieć środowisk politycznych. A więc, to nic nie zmienia sensu. Tak. Dobrze, okej. Bardzo dziękuję, że pani się potrafiła wycofać. Nie tak jak pani poprzednik. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą komisji funkcjonującej, to nie jest marnotrawstwo.
państwo, to jest wymóg obowiązkowy, obowiązujący przy przyznawaniu publicznych pieniędzy i również pani o tym doskonale wie, jako długoletni twórca i wnioskodawca różnego rodzaju projektów. Funkcjonowanie komisji jest niezbędne do tego, żeby jakiekolwiek środki publiczne przyznać. W związku z tym jest to populizm, pusty populizm. Przykro mi, że to jest wypowiadane przez panią senator, tak doświadczoną osobę. Natomiast dlaczego minister podjął takie, a nie inne decyzje? Dlaczego jednym przyznał, a innym nie przyznał? Otóż dlatego, że komisja w dużej mierze w pierwszym etapie postępowania, i to również pani senator powinna wiedzieć, kwalifikuje wnioski jako zgodne z formalnościami. Jeżeli one wpłynęły, to mogą podlegać procedowaniu. I to razem wiemy, znowu razem wiemy. Po co w związku z tym uprawiać taki populizm? Nie wiem, dlaczego tak pani senator robi. Jeżeli chodzi o działalność, znowu chwytającą za serca, ale niestety populistyczną, czyli niepełnosprawnych, ale pani senator, ja dlatego jestem zaskoczony, bo pani nigdy takich rzeczy nie mówiła do mnie. W związku z tym mówię pani, bo tak, znowu było tak, niepełnosprawni, osoby potrzebujące pomocy. Wśród tych wniosków ja mam w tej chwili tutaj z grubsza wytypowane również w mediach znalezione przykłady 7 organizacji działających na rzecz osób pokrzywdzonych, wykluczonych, niepełnosprawnych, wymagających rehabilitacji. Po co używać takich argumentów? Wystarczy spojrzeć, jakie projekty przeszły. Pani wojewodo, to teraz jeszcze pani senator, tak. A później pan Komarzyński. Pani wojewodo, cieszę się ogromnie, że pan podkreślił, że powołanie komisji, przygotowanie kryteriów to jest wymóg obowiązkowy i wymóg prawny. Cieszę się ogromnie, bo rozumiem, że przy tych wyjątkowych przypadkach związanych z willami zostało złamane prawo. Nie było żadnych i chciałabym deal. Powiedzieć, że byłabym bardzo ostrożna, zarządzając tymi organizacjami, dlatego że państwa minister Ziobro rozszerzył odpowiedzialność karną za złamanie prawa przy dzieleniu pieniędzy publicznych o konfiskatę majątku rozszerzoną. Więc zobaczmy, jak będzie w przyszłości wyglądało życie zarządów. Pierwszy raz słyszę słowa uznania dla ministra Ziobry ze strony Platformy Obywatelskiej. No tak, brawo, Jak będą odpowiadały te zarządy tych organizacji w przyszłości za to, co dzisiaj dostały? Jak pan Zbigniew Ziobro to odsłucha, to będzie naprawdę pod wrażeniem. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mamy tutaj świadectwo tego, że doskonałe, że co jakiś czas w debacie publicznej pojawia się taki temat, który jest bardzo mocno podgrzewany, pojawia się znikąd i właśnie przez szumne hasła, bo szanowna pani, temat wsparcia, przepraszam, bo pani bardzo dużo ad vocem pani zajmowała, a ja po prostu chciałbym w tej takiej podstawowej chociaż zakresie się wypowiedzieć i chciałbym podkreślić, szanowni Państwo, że wsparcie NGO-sów, organizacji społecznych nie jest niczym nowym w Polsce. Od wielu, wielu lat się odbywa, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. I myślę, że tutaj spór jakby nie toczy się wokół tego, czy należy wspierać właśnie organizacje społeczne, ten trzeci sektor, tylko o to, że pewna część tutaj sceny publicznej, sceny politycznej jest niezadowolona z tego, kto otrzymał te środki. Ja myślę, że tutaj, bo tak bardzo mocno państwo walczą o demokrację. Właśnie chodzi o demokrację. W 2019 roku odbyły się wybory. Mieszkańcy, obywatele zdecydowali, jaką chcą agendę, tak? I zgodnie z tymi oczekiwaniami są również kierowane wsparcie do organizacji, które reprezentują te idee, a tutaj akurat te organizacje promują idee patriotyczne. Ja byłem na spotkaniu z panem ministrem Czarnkiem w styczniu i właśnie zgodzę się, że wspieranie Polonii w różnych krajach, tak, jest bardzo ważne. Organizacje harcerskie otrzymały tutaj wsparcie i to są takie obszary, które no, nie uzyskiwały wsparcia, natomiast dzisiaj mogą się o to wsparcie skutecznie starać i chcę podkreślić, że właśnie rolą państwa przy wspieraniu organizacji trzeciego sektora jest nie tylko wspieranie działalności statutowej, bieżącej, ale właśnie również zaplecza, czyli infrastruktury, która pozwala na działanie takiej organizacji. I tutaj jest tylko ten jazgot taki, to larum podsycane przez media. Nie właśnie, bo to wsparcie było udzielane i w podobnych wysokościach, albo i nawet większych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, tylko nie otrzymały te organizacje, które już się nasyciły i niekoniecznie zgodnie z agendą wyborców Prawa i Sprawiedliwości miałyby otrzymywać to wsparcie. Podstawowe wartości i demokracja. Ale chcę podkreślić, bo tutaj padła prośba o przykład, tak? No
to mamy. Fundacja 2014 rok, Fundacja Kolegium Europy Wschodniej od 2014 roku stała się właścicielem zamku w Wojnowicach pod Wrocławiem. Na przekazanie wspomnianej nieruchomości wartej około 10 milionów, szanowni państwo, zgodził się minister w rządzie PO-PSL. W Radzie Organizacji, uwaga, proszę tutaj posłuchać, znajdują się liczni politycy współpracujący z Platformą Obywatelską. Aleksandra Dulkiewicz, Rafał Dudkiewicz, Jacek Sutryk. Więc szanowni państwo, ta hipokryzja po raz kolejny przekracza Himalaje. Więc bardzo proszę, straciliście okazję, żeby milczeć podczas tego programu. Bo dzisiaj w sposób transparentny uzyskują organizacje, które realizują agendę, która została powierzona przez wyborców w drodze demokratycznych wyborów Prawu i Sprawiedliwości. I oczekujecie, żeby Prawo i Sprawiedliwość realizowało program Platformy, kiedy to myśmy wygrali wybory i będziemy właśnie te wartości patriotyczne, właśnie harcerzy, jeśli chodzi o Polonię, tak, bo tutaj te organizacje otrzymały, będziemy wspierać. Marcin Oszańca się zgłosił. Chciałbym, żeby pan wojewoda też by przeprosił, ponieważ Fundacja Solidarni imienia księża Jerzego Popiełuszki powstała 20 września 2022 roku. Mogę, nie wiem, podać panu wojewodzie KRS. Wszystko, tak. Marcin Oszańca. Ja się naprawdę dziwię, chociaż nie tak do końca. Jak wy żeście się odkleili od rzeczywistości? Polityka to jest roztropne dbanie o dobro wspólne. W wymienionej przez pana sytuacji z zamkiem, jednym z przedstawicieli Rady jest przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Nie tylko politycy związani z PO czy PSL. Macie tam swojego przedstawiciela. Więc ja na przykład. Pan Marcin skończy, będzie miał pan ad voce. Także w tym zamku jest też przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, na przykład. 40 milionów złotych, które minister Czarnek odebrał 30 tysiącom dzieci województwa opolskiego na naukę języka niemieckiego jako największy nasz kapitał. Pan wojewoda też dokładnie wie o tym, że kapitałem w negocjacjach z inwestorami w województwie opolskim nie jest super, nie wiadomo jakie położenie czy infrastruktura, tylko inwestor szuka osób, które władają językiem i to jest najważniejszy kapitał. I to te pieniądze, które zostały odebrane naszym dzieciom. I to mówię do rodziców, do mieszkańców województwa opolskiego. Dobro dzieci, naszych dzieci, jest mniej ważne niż nabijanie kieszeni tłustym pisowskim kotom. Ale w państwie Prawa i Sprawiedliwości to jest w ogóle wszystko pomieszanie z poplątaniem. Natomiast, szanowny panie, jeżeli chodzi minister rolnictwa, wiceminister rolnictwa zajmuje się liczeniem miejsc parkingowym, minister edukacji narodowej zajmuje się kupowaniem willi dla swoich kolesi, a minister sprawiedliwości rozdawaniem pieniędzy na podejrzane fundacje, patrz, afera z fundacją Exbo Nowopolu. I to jest wydawało mi się, że do tej bezczelności już przywykłem, natomiast chcę tylko powiedzieć, że ja wolę naprawdę, panie przedstawicielu Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby pan minister Czarnek wspierał organizacje właśnie społeczne, które krzewią wartości patriotyczne, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, niż na przykład agenda państwa, czyli umarzanie Gazpromu miliardów złotych, albo wspieranie Fundacji Pawlaka. Proszę przeczytać i naprawdę kolejny raz pan stracił okazję, żeby milczeć. A kto kupował rosyjski węgiel tutaj? Ale, do tego ale nie, proszę państwa, no już aż tak szeroko to węgla. Nie odbiegajmy od tematu. Składy węgla, szanowny panie, bo pani senator, proszę, tego nie czyniły. Znamienne jest, że Prawo i Sprawiedliwość w tej dyskusji, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w tej dyskusji mówią przede wszystkim o organizacjach, które w jakiś sposób w tych organizacjach czy w radach programowych uczestniczą politycy czy jakieś znakomite. Nie mówimy, nie roztrząsamy sytuacji tych małych organizacji, które potrzebowały pieniądze. Nie mówimy na przykład o szkole, która w jednej z małych gmin, gmina oddała swój budynek szkole i w tej szkole trzeba naprawić podłogę, kupić krzesła i biurka, żeby dzieci w normalnych warunkach się uczyły. Ta fundacja nie mogła dostać pieniędzy. Nie, bo to szkołom się nie przyznaje, to NGO. Nie, to fundacja. To jest fundacja. A, tylko fundacja prowadzi, tak, szkołę. Prowadzi, tak, prowadzi. A zgłosiła się do tego konkursu? Zgłosiła się do tego konkursu, panie wojewodo. W drugiej turze, pewno w drugiej edycji. To jest zdumiewające, że przez cały czas tylko na poziomie politycznym państwo rozstrzygacie wszystkie spory, wszystkie zadania, które realizujecie. Jest naprawdę niepokojące. Chciałabym wrócić do tego, do tej
tej kwestii, o której mówiłam wcześniej, że są to pieniądze publiczne i że nie powinniśmy ich wydawać na wille. W Fundacji Dworczyka na przykład jest zapisane w statucie, że fundację tę można rozwiązać w każdym momencie. Wówczas powołuje się pełnomocnika, który dokona tego rozwiązania, zlikwidowania fundacji, a majątek w uzgodnieniu z zarządem będzie można sprzedać. Ale nie. Można sprzedać willę, kupić na przykład jakieś samochody luksusowe, potem kupić jakąś inną willę i wtedy ją też sprzedać i niby sprawa będzie czysta. Niestety po tych 7 latach społeczeństwo nie ma zaufania do tego rządu, bo ten rząd ma bardzo dużo w ustach pięknych pomysłów, ale z realizacją jest po prostu tragedia. Mamy tak nieprawdopodobną ilość osób niekompetentnych, które realizuje projekty pisowskie i tak marnotrawi pieniądze, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo niepokojące. Stąd też ta burza i stąd to olbrzymie zainteresowanie, w jaki sposób został rozstrzygnięty konkurs przez ministra Czarnego. Jeszcze zdania, pan wojewoda, pani, no, koniec pani tego wątku. Senator, no i znowu muszę panią przyłapać. No dlaczego opowiadać takie rzeczy o tym, że Fundacja Dworczyka ma zapisane, że w każdej chwili może to sprzedać, zbyć. Już panu powiem, i jeszcze, gdzie ma ale pani senator, jeszcze dodatkowo populistycznie serwowanie ludziom taki, że może sobie kupić luksusowe samochody. Po co to wszystko? Ja pani senator nie poznaję. Pani naprawdę była rozsądnym politykiem merytorycznym. Naprawdę, jestem tym zdziwiony. Pani senator, w zasadach konkursu było zdanie, czy precyzujące, po ilu latach można ewentualnie cokolwiek zrobić z tym nabytym mieniem. Ale naprawdę, nie w każdej chwili. Prawo i będzie w ciągu roku zmienić. No ale mówmy to, co jest na ten moment. No nie można kłamać. Ja proponuję, byśmy zostawili ten wątek, bo czas na przykład. Drugi temat jest ciekawszy. Ja przepraszam, ponieważ pan powiedział, gdzie jest zapisane w statucie fundacji, więc powiem panu artykuł, paragraf 27, ustęp 1 i ustęp 4. Ale kryteria konkursu mówią o 5 latach. Tak, 5 lat, to już ustaliliśmy. Proszę państwa, jest jeszcze drugi temat. Mało czasu, chciałem państwa zapytać o ustawę wiatrakową, która musi zostać przyjęta, żeby odblokowano nam KPO, zostanie przyjęta, dostanie państwa poparcie przy takim założeniu, że odległość turbiny wiatrowej od budynku mieszkalnego będzie wynosiła co najmniej 700 metrów? Kolej. Panie redaktorze, szanowni państwo, jakby odległość to jest kwestia ekspertów, którzy to ocenią, nie polityków. Oni się powinni w tej kwestii wypowiedzieć. Znamienne jest to jednak, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość blokowało rozwój energetyki odnawialnej, blokowało rozwój ferm fotowoltaicznych czy wiatraków, woląc importować węgiel z Rosji. Spółki Skarbu Państwa czyniły to od roku 2015, czy woleli handlować ruskim gazem, czy ruską ropą w Orlenie. Proszę nie przeszkadzać, ja panu nie przeszkadzałem. Nie pan będzie miał czas, to się pan odniesie. Jako POPSL rządząc wykonaliśmy bardzo wiele w kwestii uniezależnienia nas od rosyjskiego gazu. To jest remers na Jamalu, interkonektory, terminal LNG. To wszystko zostało wykonane, czy zbiorniki gazu w Wierzchosławicach. Myśmy to wszystko robili, natomiast Prawo i Sprawiedliwość uzależniło nas od paliw kopalnych i paliw pochodzenia z Rosji. To jest działanie zresztą zgodne z doktryną polityczną. Terminal czy Baltic Pipe? Co tak uzależniło? A ja panu nie przeszkadzałem. Pan Komarzy, to jest ostatnie zdanie. Proszę o krótsze wypowiedzi. To jest zgodne z doktryną polityczną Rosji, która mówi o tym, że największym zagrożeniem dla nich jest integracja europejska i rozwój odnawialnych źródeł energii. Odsyłam państwa do tej doktryny. Możecie sobie poczytać, bo to jest tak naprawdę wasz program wyborczy. Proszę bardzo, pan Kłaszyński. No to jest nieprawdopodobne, że przedstawiciel partii, która jest chyba najbardziej prorosyjską i najbardziej próbowała uzależnić Polskę od zarówno surowców, jak i innych elementów w gospodarce, wypowiada się w ten sposób. Ale szanowni państwo, jeżeli chodzi o wiatraki, ja bym tutaj nie przeceniał tego źródła energii. Oczywiście, jeżeli jest taki warunek, będzie spełniany i do tego zmiany legislacyjne dążą. Tu się zgodzę, że tu eksperci powinni się wypowiedzieć. No,
no, musi ta uciążliwość dla mieszkańców być jak najmniejsza, a jednocześnie ten miks energetyczny, no, musi uwzględniać tą energię odnawialną, ale jeszcze raz podkreślam, nie przeceniałbym, bo zauważmy, jak bardzo Niemcy inwestowały właśnie w wiatraki i zachłysnęły się tą właśnie ideologią ekologii i alternatywnych źródeł energii, a dzisiaj, kiedy stają przed dylematem i kryzysem energetycznym, sami wracają do tradycyjnych, konwencjonalnych źródeł energii i nas próbują ożenić z tym tematem, widząc, że nie są w stanie zapewnić sobie stabilności energetycznej właśnie zbudowanej na wiatrakach czy fotowoltaice. Oczywiście to musi być jakaś równowaga, jak wszędzie, jakiś złoty środek i konsensus, ale nie przeceniałbym, że tutaj musimy, tak jak Niemcy przed laty, zachłysnąć się tym i teraz właśnie realizować tą agendę. Natomiast też należy zważyć, że wcale też nie są takie ekologiczne, bo przy budowie takiego wiatraka, no to niestety, ale tysiące ton betonu pod fundament, tak, te jakby cały skład tego trudny do zutylizowania, jeśli chodzi o te materiały, z którego są wykonane, więc wcale też nie jest tak ekologiczny. We wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i jestem pewien, że polski rząd, właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy, wypracuje najbardziej korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i tutaj spełniające te oczekiwania Komisji Europejskiej warunki. Robert Tistek spogląda tak z zadumą na mówiący. Po raz kolejny się dziwię. Znaczy inaczej. W tej ustawie brakuje mi jednego, zresztą w każdej ustawie dotyczącej OZE brakuje mi jednego zapisu, który powinien być jednoznacznie wprowadzony i dopiero wtedy moglibyśmy tak naprawdę rozmawiać o tych odnawialnych źródłach energii. Czyli zapisu, który mówi o tym, że producent lub wprowadzający na rynek Polski wszelkie produkty OZE, czyli wiatraki, źródło, jakieś fotowoltaikę, będzie zobowiązany do utylizacji tego odpadu. Po tym, kiedy on będzie... Tak są zobowiązani producenci opakowań, tak są zobowiązani producenci elektroniki, a jeżeli chodzi o OZE, to nie ma. A ja widziałem umowę, bo byłem zainteresowany. Widziałem umowę na farmę fotowoltaiczną dla rolników. I wyobraźcie sobie Państwo, że tam jest napisane, że na 15 lat rolnik wynajmuje pole pod farmę fotowoltaiczną. No to źle czy dobrze? Bardzo dobrze, tylko że nie ma napisane, że właściciel tej farmy fotowoltaicznej ma obowiązek sprzątnięcia tej farmy. To jest indywidualne podejście. Może sobie zabezpieczyć jakąś gwarancję bankową zrobić. Oczywiście, jasne, no, wszystko można zrobić. Chociaż utylizacja rzeczywiście może być problemem. Tylko że na dzień dzisiejszy firma współpracująca ze mną, Polska Platforma Ekologiczna Innowacje, zatrudniająca kadrę naukową Politechniki Krakowskiej, informuje nas jednoznacznie, że na dzień dzisiejszy nie da się utylizować fotowoltaiki w żaden sposób. I nie da się utylizować na przykład baterii elektrycznych, samochodów elektrycznych w żaden sposób, bo po otwarciu się palą po prostu. Nie ma możliwości utylizacji. I po prostu, gdzie tu jest ekologia tak naprawdę. Szymon Godyla odpowie. Gdzie tu jest ekologia, panie Szymonie? Odnośnie może ekologii nie chciałbym dyskutować. Ja bym bardziej chciał tutaj, pewnie pani senator pociągnie ten wątek dalej, o jakość stanowionego prawa w Polsce. Ponieważ to, co największą krzywdą dla demokracji, jaką zrobiła Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, to jest właśnie te pogwałcenie systemu procedowania prawa, które ma być wprowadzane. Bardzo często te ustawy były pisane na kolanie, wprowadzane jako projekty poselskie, a nie rządowe. Tutaj mamy też przykład odnośnie tych wiatraków, gdzie wprawdzie jest projekt rządowy, już po ustaleniach wchodzi do Sejmu, a nagle pan Suski przychodzi z poprawką dosłownie napisaną na kolanie, zwiększającą odległość z 500 metrów na 700 metrów. Pani Moskwa wprost mówi, że nie potrafi ocenić skutków poprawki, którą przyniósł pan Suski dosłownie na kartce papieru napisaną na kolanie. I to akurat w internecie dosyć dużo zdjęć pokazujących tą sytuację. Ale pani minister powiedziała po przyjęciu tej poprawki, że, i tutaj cytat, jest zbliżona do rządowej. Jej nie przeszkadza. Od 200 metrów, tak, tylko że to dalej pokazuje, jak jest stanowione prawo. Jeżeli
jest projekt rządowy, który przeszedł przez grono ekspertów, przeszedł dyskusję z różnymi stronami zainteresowanymi i coś rząd ustala, to wydaje mi się, że w Sejmie już nie powinno być tutaj łamanie ustaleń wcześniej poczynionych przez rząd, bo ja rozumiem, że rząd rozmawiając wcześniej z przedsiębiorcami zadeklarował, że taki projekt będzie i odnośnie tego projektu już firmy zapewne zaczęły jakieś działania czynić. Nagle wpada taki projekt do Sejmu, a tam poprawką na kolanie pan Suski potrafi wywrócić go do góry nogami i to, co mi się najbardziej nie podoba za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to podkreślę jeszcze raz, że parlament nie jest już miejscem, gdzie można dyskutować, tylko parlament jest miejscem, gdzie są przepychane bardzo... Sejm jest takim miejscem, w Senacie jeszcze możemy dyskutować. Tak, przepraszam. Tak, dokładnie w Sejmie jest wojewoda. Problem odnośnie dyskusji. Ja z całym szacunkiem odnoszę się do tych odległości od zabudowań, wiatraków odległych od zabudowań. Natomiast ja powiem tak, biorąc pod uwagę dyskusję, poprawkę pana ministra Suskiego, reakcję pani minister Moskwy, to są naprawdę detale, bo to są kwestie dotyczące odległości. Powiem, biorąc pod uwagę odległości w całej Unii Europejskiej, w Austrii bodajże jest 700 metrów, ale już w Niemczech jest 1000 metrów, 650 metrów, to tam katalog jest przeogromny tego. Najważniejsze jest jedno, proszę posłuchać, najważniejsze jest jedno, że Prawo i Sprawiedliwość rozsądnie prowadziło, prowadzi i będzie prowadzić politykę energetyczną, jeżeli chodzi o zieloną energię. My, proszę pana, proszę państwa szanownego, zwiększyliśmy trzykrotnie produkcję energii zielonej z 7 gigawatów za rządów PO-PSL do 21 gigawatów produkowanych w roku ubiegłym. W związku z tym opowieści tutaj o tym, jak to myśmy coś zaniedbywali, są po prostu nieprawdziwe. Nie dajcie się państwo na to nabrać. Natomiast podchodzimy z głębokim szacunkiem do społeczności lokalnych. Nie tak jak PSL. Podchodzimy z głębokim szacunkiem do mieszkańców polskiej wsi. I to oni mają decydować, jakie będą te odległości w referendach. Dlatego na to stawiamy. Ale pan przykro mi, do tego, że ja pozostałe środowiska polityczne do tego nie podchodzą na tej zasadzie szacunku, tak jak ale środowisko ja Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą zamykania kopalń i eksportu rosyjskiego węgla. Odpowiadając tutaj panu z PSL-u, gdyby nie to, że rząd PO i PSL zamykał kopalnie, nie byłoby w tej chwili tego problemu z produkcją węgla na terenie kraju i dostarczeniem węgla tym obywatelom w tej sytuacji. Panie wojewodo, zamykaliście, ale ja nie skończyłem, bardzo proszę o kulturę. Tych kopalń zamykaliście naprawdę tyle, że w tej chwili możemy odczuwać problemy z dostawami węgla. Pan Oszajca, jedno zdanie, a później pani senator zamyka dyskusję. Strzelano do górników, kiedy temu się przeciwstawiali. Pan Oszajca. Panie wojewodo, a ile kopalni zostało zamkniętych za rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy zostawały zamykane, czy nie zostały zamykane? No Turów, to jest jedno. Nie było zamykane. Turów przez waszą niekompetencję. Nie. Turów przez waszą niekompetencję PGNiG-e, czy PGE, przepraszam, nie dokończyliście decyzji środowiskowej, jednocześnie zaczęliście wydobycie. To jest wasza niekompetencja i wy powinniście to odpowiedzieć. A problemem, panie wojewodo, jest taki, że 60 miliardów z tytułu opłat CO2 przeżarliście na waszą partyjną propagandę, zamiast te pieniądze powinny pracować na rozwój energetyki i modernizację sieci przesyłowych, bo dzisiaj nawet jak powstają fermy fotowoltaiczne, czy wiatraki, czy inne źródła OZE, to nie są włączane do sieci energetycznej, bo mamy przestarzałe, niezmodernizowane sieci, bo te 60 miliardów miały trafić właśnie na ten cel, panie wojewodo. Rząd PO-PSL zaniedbał w ogóle sieci przesyłowe. Pani senator zamyka wątek. A przy okazji 5,5 miliona ton węgla spółki Skarbu Państwa importowały z zarządów PiS z Rosji. Słuchamy bezpośrednio. Pani senator. Tak, słusznie tu zwrócił uwagę pan Godyla, że dzisiaj ustawy są przygotowane tak chaotycznie i z takim bałaganem, że to jest nieprawdopodobne. Ja często słyszę pytania, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego na przykład do ustawy dotyczącej do ustawy dotyczącej infrastruktury drogowej są wrzutki dotyczące ochrony zdrowia albo edukacji.
no niestety są i są wrzucane w ostatnim momencie. Sejm nie ma czasu na to, żeby w ogóle móc rozpatrywać, nawet nie pozwala się posłom dyskutować na komisjach euro, na komisjach tematycznych. Natomiast tu pan miał pretensję, że w bardzo ważnych sprawach Senat potrzebuje 30 dni, by ocenić ustawę. Pana Grodzkiego, bo docelowe jest blokowanie. Ocenić ustawę i podjąć decyzję. Otóż proszę pana, chciałam zapytać, dlaczego państwo potrzebowaliście 1,5 roku, żeby zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym? Ustawę, która niezmieniona powoduje, że codziennie płacimy 1 milion euro kar. Już jest to 360. Przed chwileczką rozmawialiśmy o tym, dlaczego organizacje pozarządowe nie mają pieniędzy, czy te programy są niewystarczające na finansowanie takich ośrodków, jak na przykład ośrodki skierowane do dzieci. Z tych pieniędzy można byłoby to zrobić. Z tych pieniędzy można byłoby poprawić warunki dotyczące ochrony zdrowia i warunki związane z edukacją. Dzieci mogłyby się w sposób bardzo nowoczesny uczyć w naszym kraju, a nie uczyć się historii, która do niczego tym dzieciom w przyszłości się nie przyda. Poproszę wracając bardzo. Do historii, tematu. Która się do niczego nie przyda. Gratulacje. Pan wojewoda powiedział, że w ciągu ostatnich 7 lat 3-krotnie zwiększona została produkcja energii zielonej. Nie wiem, jak to zrobiliście, bo w 2016 roku, a więc po roku waszych rządów, zamknęliście, uniemożliwiliście powstanie wiatraków. Te farmy wszystkie, które powstały, które w tej chwili pracują, to są farmy, które powstały jeszcze przed 2015, dostały decyzję przed rokiem 2015, przed zmianami rządu. Farmy na w związku z tym, a ponieważ ten proces, jest właśnie, dokładnie, z niewielkim ale prywatni ludzie też dają pomocą, swój wkład, prywatne kopalnie i elektrownie też. Ale przeszkodziliście, zmieniając prawo na niekorzystne. My mówimy w tej chwili, co zrobił rząd, a nie co robi społeczeństwo. Dlaczego produkowali tylko 7,2 GW? Panie wojewodo, pan przez 21. cały czas prosi o kulturę dyskusji. Wtedy prywatne były autostrady Kulczyka a państwo i opłaty. Państwo cały czas przeszkadzacie. Czy mogłabym prosić o to, bym mogła dokończyć? Potem możecie państwo sobie krzyczeć i jak to pan powiedział, jazgotać, tak? Jak tylko będziecie chcieli. Otóż, proszę państwa, cała transformacja energetyczna to jest bardzo duże i bardzo poważne przedsięwzięcie. Sama ustawa dotycząca wiatraków nie rozwiąże nam bardzo poważnego problemu, ale na pewno ułatwi rozwiązanie tego problemu. Mamy takie województwo zachodniopomorskie, które w sposób fantastyczny nastawiło się właśnie na rozwój energii wiatrowej i jest tam już coraz więcej farm. To województwo może nawet w 80% zabezpieczyć sobie energię właśnie z farm wiatrowych i z OZE i z fotowoltaiki. I projekty, które tam są realizowane, pokazują, że każdy samorząd może zmniejszyć koszty energii w swojej gminie minimum 10%, a są miejsca, gdzie sprzyjające warunki sprawią, że nawet w 80-90% może być energia z OZE. I tu, proszę państwa, przede wszystkim jest bardzo ważne, żebyśmy przygotowali prawo partycypacji. I na przykład spowodowali, że sołectwa będą takim pilotażowym projektem dotyczącym sprawiedliwej transformacji, opartej o sieci dystrybucji. Dzisiaj sieci dystrybucji to są miejsca, które najwięcej realizują projektów, najwięcej mają zysków, ale niestety te sieci całe swoje zyski przekazują do sieci krajowych, do wysokiego napięcia średniego. Pani senator, napięcia. Musimy kończyć. W związku z tym te ubytki, które mamy, to mamy właśnie na sieciach dystrybucyjnych. Punkty doradztwa powinniśmy... Zatrzymujemy się, pani senator. Będziemy wracali do tej dyskusji jeszcze z pewnością. Inwestor nie oddaje całości energii. Za dzisiaj państwu dziękujemy. 3-5% zysków. Wojciech Komarzyński, Prawo i Sprawiedliwość. Senator Danuta Jazłowiecka, Platforma Obywatelska. Szymon Godyla, Nowoczesna. Robert Tistek, Kukiz 15. Dziękujemy. Marcin Oszańca, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękujemy. I wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. Dziękuję państwu bardzo. Ja również dziękuję państwu za uwagę. Ireneusz Proch. Cała rozmowa na radio.opole.pl.